Jup. Taki malutki kochaniutki. Co tam robi? Co ty robisz? Ja się już robię, bo gdzie tak? Jesteśmy, tak? W końcu dojechaliśmy. Tak, burze były dzisiaj. Ale tu patrz, nie padało. Fajnie, można się zatrzymać. Nie biwakować, ale zatrzymać się na noc. Tu nie ma jak. Na noc. Znaczy, można przyjechać, sobie coś zjeść, tam są stoły. No. To jest takie, dla nas to my mamy takie ulubione miejsce przystankowe. Tak. Na trasie. Na trasie gdzieś tam sobie mamy dalej jechać, to na noc jedziemy. Tam kibelki. Oki kamień, zabierzesz mi go? No jasne, tylko musisz go sobie włożyć do auta. Dobra. Włożysz sobie do auta, jest twój. Okej, może do rana go wciągnę. Tak, kochaniutki, my coś dzisiaj jedliśmy? Nie możemy tak od razu... Trzeba dobrego zjeść. Nie możemy tak się odchudzać od razu. Oczywiście, za energicznie. Za energicznie by to było. Kochani, no jesteśmy zatrzymani. Będziemy czesani. Oj, nie do dołku. I to dwie dziewczyny. No nie! Bym wiedział, to bym żony nie miał. Aż granicz naszych żądzeń. Dwa metry, dwa metry. No. Dlaczego nie? Dwa metry. Ale no nie, o nie, no dwie kobiety, to ja bym wiedział, to bym żony nie był. Ja myślałam, że deszczu się pan boi, jak dwie nie, kobiety. Nie, wczoraj było, znać mało mnie wywróciło. Dokumenty poprosiłem. Proszę. Jeszcze dobrze było, jakby pan włączył światło awaryjne dla bezpieczeństwa, dobrze? Okay. I podał nam stan licznika. Teraz trzeba podawać. A czemu tak? Jest taki obowiązek. No dopiero żeśmy podawali, bośmy przegląd robili miesiąc wcześniej. Mam pytanko, mogę tak? Na chwilę zobaczyć ten dowód rejestracyjny? A tak, tak. Zobaczę po chwili, jako ten pojazd figuruje, jako co? Kamping. A, jako co? No, jako kampingowy. My jesteśmy chętni, żeby na Litwie, na Łotwie płacić haraczu. Do ambasad pisaliśmy, jak tak? Oficjalne tak. Informacje. Bo na Łotwie to jest tak, dwuznaczne. No. Oni piszą samochody osobowe, no to nie jest osobówka. Nie, nie, dlatego chciałam się upewnić, czy ciężarowy, czy specjalny. Ale po tym państwo jadą jeszcze? No, nawet kartka. Tam, to radzę zrobić badania techniczne pojazdu. Dlaczego? Nie. Zrobione, świeże. Do 19 czerwca są. Nie, wcześniej zrobione. Wcześniej miesiąc zrobiliśmy, bo nie dopiero wrócimy. Dopiero wczoraj świeży przegląd jest. Daję pan, bo w systemie nie ma. No właśnie, jeszcze. Wczoraj specjalnie pojechaliśmy. No. Tylko my mamy, zaraz pani zobaczy. O, i tu jest nawet, tak. Daj dowód. Dowód i paragon.
To wczoraj. Takie właśnie systemy. No, przykład. No to nie, to nie na systemu. Bo nie wrócimy do 1 sierpnia, dlatego wczoraj zrobiliśmy. Do 1 sierpnia jest przegląd stary, ale my już mamy nowy przegląd zrobiony specjalnie, żeby, bo my wracamy później, jeżeli Norwegowie puszczą nas, nie? Także bardzo miło jest, że w służbach takich, służby graniczne, policja, że jest coraz więcej kobiet. Jest to... Albo jest stanowcze, a bardzo tak, miłe. Tak. Można być miłym, stanowczym i wykonywać swój zawód tak jak... No nie. Kochani, czasami trzeba się podporządkować kobiecie. No trzeba, no trzeba. No. Ja dzisiaj nie miałem wyjścia. One były dwie, a ja widny sam jeszcze, żona by im pomogła, nie mi. Także kochani, czasami niech te kobiety naprawdę, no one się na nas nie wyżyją. Kulturalnie ładnie było, nie? Mandatu nie było, wszystko żeśmy sobie wyjaśnili, nawet ciężko było nam się rozstać. Pozdrawiam jeszcze raz panie na służbie granicznej. Wracając do kochana, widzisz, do tej kontroli. Zobacz. Ludzie jeżdżą samochodami poprzerabianymi na takie pseudokampery. No przeróżnie zrobione, mogą być, może być naprawdę, naprawdę bajerancko zrobiony, przygotowany, wygodny, komfortowy. I zobaczcie, tak jak dzisiejsza kontrola skończyłoby się zabraniem dowodu, to jest raz. No. Mandatem to jest dwa. I konsekwencjami takimi, niby pierdółka. No samochód jak samochód, przecież to jest taki sam samochód, nie? No furgonetka, a widzisz? Ale się wróciła, proszę mi pokazać dowód rejestracyjny. No i dobra, nie ma obowiązku włożenia dowodu. No, i co? I co ty masz? I z tego wygląda, że oni mają system dziurawy. Bo, zobacz, dowodu nie mieliśmy, załóżmy, zgodnie z polskimi przepisami, hipotetycznie, jedziemy dzisiaj, nie mamy dowodu rejestracyjnego. Mamy duży problem. Bo w systemie mieliśmy, że w czerwcu nam się skończył przegląd, a przegląd nam się skończył, miał dopiero w sierpniu. Tak, a więc potężny błąd w systemie, w cepniku całym. Druga sprawa, my ażeby pojechać gdzieś dalej, a wiemy, że będziemy dłużej jak miesiąc, zrobiliśmy sobie miesiąc wcześniej, ponad miesiąc wcześniej, przegląd, wczoraj. Zrobiliśmy sobie przegląd. Wyjechaliśmy na przegląd, jeszcze jest paragon z przeglądu, wszystko jest legalnie zrobione, żadnego. Jeszcze mało brakowało, by mnie do pracy zatrudnili. Bo auto okazało się wszystko sprawne, co dziwne, nie? I teraz, kochani, zatrzymuje was kontrola. Zgodnie z polskimi przepisami dowodu rejestracyjnego nie wodzicie. Ale macie duże problemy. Bo jest błąd, no jest błąd w systemie. Ale to się wyjaśni, to się... Tak, to się wyjaśni. Ale czas. Nie wiadomo, w którym momencie. Czas, nerwy, niepotrzebne słowa, bo te osoby, które was kontrolują, czy to jest Straż Graniczna, czy to jest, niektórzy mówią policja, niektórzy mówią już milicja, kochani, oni nie są winni, oni stracą bardzo dużo w tej sytuacji, która teraz jest, bo tak szczególnie policja, ona pracowała na to, ażeby być taką komórką szanowaną przez społeczeństwo, jednak pracowali na to. No nie zawsze im się to udawało, ale to już pomijmy ten fakt. I teraz, kochani, po tej sytuacji, jaka jest teraz, to zostaje nam niesmak. No zostaje niesmak i każdy mówi milicja, mówią ZOMO, OLMO. Władza się zmienia jako taka. A więc ludzie w Sejmie się zmieniają, w ministerstwach się zmieniają. Ale ci policjanci, oni zostają na ileś lat. A tutaj dziewczyny stały dzisiaj w tym miejscu. My wracamy właśnie. I teraz, patrząc, nie patrząc, to kochaniutki zawsze mówi, zawsze ma nosa, no ma tego nosa, to ma, ale ja zawsze będę przypominał, nie to, że musicie wszyscy idealnie, zgodnie z prawem, kochani, no prawo jest po to, jak to się ktoś powiedział, po to, żeby je łamać, nie? No ale są pewne logiczne zasady. Kochani, po co macie płacić mandaty jakieś? Spróbuj złamać prawo drogowe w Norwegii, Finlandii, na Litwie, Łotwie. No dokładnie. W Niemczech.
Niemczech. No ale u nas też to kosztuje. No, jeżeli dostajesz 500 zł mandatu, kochani, nie, za 500 zł wziąłeś swoją kochaniutką do lokalu. Na obiad. Obiadzik do... jakiś wiesz, no, albo wieczorem jakieś, nie wiem, no nie narzucam, nie, nie rozpijam, jakaś mała... Albo kupicie jakiś upominek kochaniutkie, albo kochaniutka wam kupi upominek. Kochani, po prostu szanujmy się, siebie. To nie, bo to, że ktoś jest kozak, o jaki jestem kozak, jeżdżę bez przeglądu, jeżdżę po pijaku, jeżdżę bez ubezpieczenia, a jaki jestem kozak. Kochani, to nie jest kozak. Pierwszego wypadku, kolizji, czy czegoś.